Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek. Witam w programie Z kamerą wśród ludzi. Dzisiaj będzie trochę o bieganiu znowu, bo już niedawno mieliśmy taki odcinek, ale bieganie to jest ewidentnie pasja gliwiczan. Wczoraj w tym miejscu koło stadionu Piasta Gliwice odbyła się druga w tym roku gliwicka prowokacja parkowa. Dzisiaj znowu biegamy, ale w zupełnie innym kontekście. To z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który teoretycznie przypada 1 marca, ale gliwiczanie świętują już teraz. Przed chwilą wystartował pierwszy bieg na 1963 metry. Ta odległość, niech Państwa nie zdziwi, to jest data śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych, który dokładnie w tym roku został zabity przez Służbę Bezpieczeństwa. O tym, jakie tu jeszcze będą biegi, dlaczego w takiej akurat oprawie, już za chwilę rozmawiamy z organizatorami, z uczestnikami. Zapraszam. To był, nie był jakiś bardzo wymagający dystans, chociaż też po pana kondycji troszeczkę się pan przyłożył, żeby wygrać ten bieg. Gdzież? W ogóle się nie przekładałem. Tak nieoficjalnie za późno skończyłem wczorajszy wieczór, można tak powiedzieć, ze znajomymi. Ale udało się mi już wszystko wygrać. Udało się. To się cieszę. Z tego się bardzo cieszę. Pan dzisiaj bardziej pobiegać, czy przede wszystkim właśnie z uwagi na to? Raz. Dzisiaj jest druga edycja gliwicka, tego biegu wiecznym tropem. Miałem okazję na pierwszej startować. No, stwierdziłem, że póki zdrowie da, siły dadzą, to postaram się co roku uczestniczyć w tym biegu i za każdym razem dać siebie wszystko. Z uwagi rozumiem na patronów? Tak, głównie. Głównie, z uwagi na to święto. Panowie na co dzień trochę inną dyscyplinę sportu reprezentujecie, ale pobiegać widzę, lubicie też. Tak, na co dzień tworzymy drużynę Gliwice Lions, a dzisiaj chcieliśmy wesprzeć wydarzenie, jakim jest Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Ja już biegałem rok temu, w trzecim biegu, dzisiaj w czwartym z chłopakami uczestniczymy. A normalnie też biegacie, czy specjalnie na to wydarzenie dzisiaj? Dzisiaj specjalnie na to wydarzenie. Poszliśmy, no to zazwyczaj nie biegamy. Tyle co na treningu, a tak to. Tak. Ja rozumiem, że to jest dla was bardzo ważne święto. Jest jednak mimo wszystko. Warto już pamięć i mieć na uwadze, że święto. Tak. Dzisiaj tak patriotycznie jeszcze z flagą, nie tylko, że w biegu dla żołnierzy wyklętych, to jeszcze też dla kraju, tak? No z flagą dlatego właśnie, że żołnierze wyklęci, którzy za Polskę walczyli. To jest, pan normalnie też biega, czy specjalnie dzisiaj na tą okazję pan pobiegł? Ja jestem od lat mini futsalowcem, jeździłem w kolarstwie bardzo dużo, maratony MTB szosowe ponad 200. Teraz mam przerwę, bo zająłem się bryżem intensywnie 3 lata, więc kondycję mam słabą dzisiaj dla przypomnienia i odbudowania formy biegłem. Sport pan rozumie nie jest obcy? Tak jest, od podstawówki nie jest mi obcy. To jest ważne, żeby starać się tą kondycję utrzymywać mimo wieku gdzieś tam? No bardzo ważne, bo to też ma znaczenie w codziennym życiu, że człowiek lepiej znosi trudy dnia, nie męczy się tak szybko przy zwykłych czynnościach dnia codziennego. Wszyscy, którzy przybiegli na metę, odbierają medale pod namiotem oprócz pierwszych 3 miejsc. Pierwsze 3 miejsca zostaną uhonorowane w czasie koncertu. Jest z nami pan pułkownik Nowogrodzki, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach. Normalnie pan też biega, czy dzisiaj specjalnie na okazję? Znaczy zawsze przygotowujemy się do egzaminu z UWF-u i mówiąc szczerze, był to taki przerywniczek i troszkę, no nie wiem czy sprawdzianik, ale przede wszystkim dla przyjemności, a szczególnie dla uhonorowania tego dnia. Ja oraz zespół Wojskowej Komendy Uzupełnień, kilkanaście osób, postanowiliśmy w ten sposób uczcić, uhonorować ten dzień, to święto. A jak wynik dzisiejszy? No cóż, powiem umiarkowanie.
bardzo umiarkowanie, ale zależało nam przede wszystkim na tym, żeby wyrównać poziom grupy, żebyśmy razem wystartowali, wrócili. Chodzi o tą jedność, o tą zwartą grupę. Atmosfera się udziela, widzę. No, trzeba, próbujemy w jakiś sposób. Chyba tym ludziom się to należy po latach przemilczani. Dzisiaj wreszcie mówimy o tych sprawach swobodnie. Pewne główne uroczystości wojewódzkie 29, więc będziemy w Katowicach. Później jeszcze 1 tutaj u nas w Gliwicach, w ościennych gminach. Także no, chcemy dosyć aktywnie spędzić, uroczyście przeprowadzić właśnie ten temat. Ma pan koszulkę z Henrykiem Flamę, Bartkiem. To jest taki wyjątkowy, że tak powiem, bohater tych dzisiejszych obchodów. Popatrzmy teraz na naszą grupę, na naszą... O, to jest właśnie wojskowa komenda uzupełnień. To są osoby, które najczęściej no, nie biegają. Dla niektórych chyba to jest pierwszy start i pierwszy raz. Natomiast mówimy o bohaterach, tak u nas w ogóle na terenie mamy pochowanego inspektora Narodowych Sił Zbrojnych w stopniu generała w Zabrzu. Chcę mu honorować. Dotarliśmy do prawnuka generała Wawrzczyca, twórcy podziemnego wojska, podziemne siły zbrojne. Więc też są takie elementy, będziemy tam chcieli przynajmniej być z jakimś pomykiem pamięci. Tam, gdzie mamy informacje, chcemy, aby przynajmniej ta biało-czerwona flaga, czy ten płomyczek lampki zapalił się i przypomniał o tych ludziach. Proszę się ładnie ukłonić, dziękujemy za bilet. Dziękujemy, tak. Tutaj sesja fotograficzna. Pokażcie rodzice stanąć przy swoim dziecku. Ale zrobimy wyjątek. Rodzice stają zupełnie z tyłu za cudzymi dziećmi. Jest z nami pani Elżbieta Kogowska-Piasewska, organizatorka dzisiejszego biegu. Skąd w ogóle idea, żeby coś takiego zorganizować w Gliwicach? Po raz drugi. Po raz drugi, tak. W Polsce po raz czwarty. Fundacja Wolność i Demokracja zapoczątkowała tę akcję i ją kontynuuje teraz co rok w całej Polsce i nie tylko. W Gliwicach po raz drugi, w tamtym roku po raz pierwszy. Skąd pomysł, żeby uhonorować żołnierzy wyklętych, żeby pokazać, że o nich pamiętamy, że walczyli o Polskę i jesteśmy patriotami, którym zależy na takiej pamięci prawdziwej, historycznej Polski. Zaczęliśmy od biegu na 1963 metry ku czci ostatniego z żołnierzy. Tak, Józefa Franczaka Lalka. To był bieg na 1963 metry. Teraz pobiegły dzieci na troszkę krótszym dystansie 1200 metrów. No i czekamy, za pół godziny startują wszyscy na 11 kilometrów. Na koszulkach jest też bohater Henryk Flamę Bartek. Dlaczego akurat on? O godzinie 15 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym rozpocznie się prelekcja historyczna i koncert. I tam Tomasz Greniuch, autor książki o Henryku Flamę Bartku, opowie szczegółowo, jakie zdarzenia miały miejsce w Gliwicach. Oddziały Bartka zostały wysadzone w powietrze, część żołnierzy została rozstrzelanych i część tej całej akcji miała miejsce niestety w Gliwicach, bo to była oczywiście prowokacja i służby UB. Powiedzmy może parę słów w ogóle o żołnierzach wyklętych, bo przez te kilkadziesiąt lat komunizmu nie było okazji o nich mówić, więc wiele osób po prostu nie wie w ogóle, kim oni byli, co to jest za grupa. Żołnierze wyklęci to żołnierze, którzy walczyli o Polskę po zakończeniu II wojny światowej. Dla nich wojna się nie skończyła. Oni wiedzieli, że okupacja dalej trwa, wprawdzie nie niemiecka, ale sowiecka. Chcieli żyć w wolnym, suwerennym państwie, gdzie władza nie jest narzucona. No nie była to nasza władza i o to toczyła się walka. Prawdziwy rząd polski znajdował się w Londynie na uchodźstwie. Krótko mówiąc, byli partyzanci, którzy gdzieś tam po lasach z tymi służbami bezpieczeństwa PRL-owskimi się jakoś mierzyli. Tak, to byli tak naprawdę żołnierze Wojska Polskiego zgrupowani w oddziałach. To nie były żadne bandy, tak jak niektórzy są zwykli o tym mówić czy pisać. To były oddziały Wojska Polskiego. Jest ze mną Borys Budka, najszybszy gliwicki poseł. Takie biegi to zawsze jest okazja, żeby trochę kondycji poprawić, tak? Nie, no jasne, to jest pożyteczne z przyjemnym. Ja kocham biegać, z tego jestem znany, natomiast jest to szczytna idea. W zeszłym roku nie udało mi się, chociaż też bardzo ciekawa impreza. Byłem tylko na końcu w Wilczym Gardle. Natomiast dzisiaj takiej okazji nie mogłem zmarnować. Zwłaszcza, że myślę, że to, że tego samego dnia w całej Polsce odbywa się kilkadziesiąt biegów, ale poświęconych pamięci żołnierzy wyklętych, to dobrze świadczy o tym, że Polacy chcą pamiętać, że Polacy potrafią w taki nowoczesny sposób demonstrować swój patriotyzm. No i każda okazja jest dobra ku temu, by przypomnieć o
bolesnej, ciężkiej, ale bohaterskiej historii wielu z tych ludzi. Właśnie, przypominamy dzisiaj o żołnierzach wyklętych, ale też biegamy. Jaki plan na dzisiaj? Jakiś rekord życiowy może? O nie, rekordy życiowe niestety już trochę poza mną. Ten 2009 to tak wspominam z nostalgią. Natomiast gdzieś tam oczywiście będę starał się przebiec te 11 km poniżej 50 minut, żeby tak przyzwoicie dzisiejszą niedzielę rozpocząć biegowo. Myślę, że to będzie taki dobry wynik. Liczy się tutaj to przede wszystkim udział, no ale oczywiście fajnie, że można porywalizować. Wczoraj było bieganie tutaj w parku, dzisiaj znowu bieganie. To dobrze, że Gliwiczanie tak lubią biegać? No tak to jest, że prowokacja gliwicka prowokuje i przynosi to takie, a nie inne skutki. Staramy się na co dzień uprawiać zdrowy styl życia, spotykać znajome twarze. A jeśli chodzi o pamięć żołnierzy wyklętych, jest to coś o wielu rzeczy, wiele osób nie wie. I warto się tu pojawić, pokazać, przypomnieć historię, że po wojnie żołnierze nie mieli odpoczynku, tylko niestety byli prześladowani, wielokrotnie zapłacili za to życie, że walczyli, oddali życie za Polskę. Tak? Także jesteśmy tu po to, żeby o tym przypomnieć, że my jako młodzi ludzie pamiętamy o tym i tą historię należy przekazać dalej. A przy okazji można dzisiaj te 11 km przebiec. Można przebiec, można się znowu spotkać, wzajemnie dopingować. Niektórzy tu startują życiowo, niektórzy tylko dla towarzystwa. Cała grupa jest z nami, Nightrunnersi, sklep biegacza. Także serdecznie zapraszamy do Gliwic, tu zawsze coś się dzieje pozytywnego. A dzisiaj tak na sportowo, w sensie będą jakieś rekordy życiowe bite, czy bardziej jednak tak towarzysko-rekreacyjnie? Myślę, że jak najbardziej towarzysko-rekreacyjnie, bo nasza grupa Nightrunners to jest grupa towarzysko-biegowa. Niemniej jednak jest kilka osób, które mają dzisiaj starty swoje życiowe i będziemy tu walczyć o każdą sekundę. Za moimi plecami przygotowania do ostatniego dzisiejszego biegu na 11 km. Wiemy już, że wezmą w nim udział parlamentarzyści, żołnierze, łącznie z dowódcą jednostki AGAT, łącznie też z oficerami z Wojskowej Komendy Uzupełnień, także zawodowi biegacze, którzy oprócz tego, że przyszli tutaj się pobiegać, to właśnie też uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Ja już się z Państwem dzisiaj żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę. I zachęcam jeszcze do prześledzenia tego ostatniego dzisiejszego startu. Zapraszam. To już był ostatni w tym miesiącu odcinek programu Z kamerą wśród ludzi. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki już w marcu. Do widzenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.